Nad czym się jeszcze zastanawiasz? Skul tego kurwiego syna chciał mnie zamordować! Urze! Nie wrobisz mnie w kontakt! A mówi mi, nie rób interesu... Kto tam? Wiedźmi. Wchodź. Szef czeka na górze. Wiesz, o co chodzi? Jak przyjdzie go? Jeśli to przyjdzie. Skoro nie chcesz gadać, to chociaż pol. Aż... Wiedźmi. Wreszcie. Jesteśmy w komplecie. Raczej w dupie. Po co nas wezwałeś? Radowid siedzi na statku jak siedział. A tam go nie dorwiemy, mówiłem przecież. Spokojnie. Wpadłem na pomysł, jak go wyciągnąć na suchy ląd. Ale po kolei. Zacznijmy od wyznania grzechów. Wygadałem się z planem przed Filipą Eilhart. Mea culpa. Brawo! A brawo! Dobra, nic takiego się nie stało. Mości czarodziejka nie uprzedzi go przecież. Więcej, najchętniej pomogłaby nam go zabić. Oczywiście nigdy się na to nie zgodzę, ale Filipa mnie zainspirowała. Moja muza. Zainspirowała do czego? Cierpliwości. Zaraz przejdę do meritum. Geralt, dobrze kojarzę, że Radowid zlecił ci odnalezienie Filipy? Ale jedyne, co im się udało wtedy znaleźć, to jej kryjówka. Do czego zmierzasz? Możemy wykorzystać Filipę. Bez jej udziału, za to z twoją pomocą. Radowid spodziewa się przecież, że przyniesiesz informacje na jej temat. Wystarczy, że wspomnisz imię Filipy. Powiesz, że wpadłeś na jej trop. A on połknie haczyk, spławik i jeszcze kawałek wędki upierdolony. Załóżmy, że Radowid mi uwierzy. To wcale nie jest takie oczywiste. Co dalej? Powiesz mu, że znalazłeś kryjówkę, Filip. W jakimś miejscu, w którym łatwo zorganizować zasadzkę. Sugestie? Most na Wyspę Świątynną. Zabudowany. Dużo zaułków, bram. Łatwo go odciąć od reszty miasta. Dobry pomysł. Podzielę swoich ludzi. Połowę postawię na jednym końcu, połowę na drugim przy bramie. A na środku wes z solidną kuszą. Widzisz, Geralt? Jedyne, o co prosimy, to żebyś zaprosił Radowida na przechadzkę, przyprowadził na most. A my zajmiemy się resztą. To ja. Wchodzisz w to? Wchodzę. Tylko co po zamachu. W mieście będzie gorąco. Trzeba będzie gdzieś przeczekać. Już o tym pomyślałem. Pamiętasz teatr Madame Iriny? Stoi teraz opustoszały. Nikt tam nie zachodzi. Będziemy tam na was czekać. Z talarem. Czekać? Co, nie chce się wam nadstawiać własnych karków? Nie o to chodzi. Widzisz, mamy z Dijkstrą wiele zalet. Ale do bicia to się nadajemy jak na konkurs piękności. Spokojnie, Geralt. Moi ludzie są zaprawieni w boju. Poradzą sobie. Tylko podprowadź im króla. Zrobię, co mogę. Gdzie teraz sumuje jego okręt? Za rogiem, w nowigradzkim porcie. Obyś zastał Radowida w dobrym humorze. Musimy oczyścić most. Moi chłopcy się tym zajmą. A co ze strażnikami ze świątyni? Nie zlecą się, jak usłyszą walkę? Jeśli im się zapłaci, to nie. Ra-ra-ra-ra-ra-tonga. Filipa? Co tu do cholery robisz? Geralt, nie zadawaj pytań, na które znasz odpowiedź, bo wychodzisz na kółka. Podsłuchiwałam wasze obrady, oczywiście. Z wielkim zainteresowaniem i lekkim zdziwieniem. A co cię tak zdziwiło, jeśli można wiedzieć? Wasza naiwność. Naprawdę myślisz, że Radowid da się nabrać na taki ordynarny wybieg? To oczywiste. Radowid to szalał. Nie myśli racjonalnie. Dlatego możecie wziąć na tortury, nawet gdybyś mnie przeprowadził w kajdanach.
albo tak. Pipa, po co mi to wszystko mówisz? Tak się o mnie troszczysz? Nie, tak mi zależy, żeby Radowidz zginął. Nie chcecie, żebym wam pomogła. Trudno, ale przynajmniej tego nie spieprzcie. Masz, weź to. Pierścień. Rubin z wyrzezanym redańskim orłem. Należał do Wizimira, ojca Radowida. Jeśli mu to dasz, uwierzy, że mnie złapałeś. Może ci nawet zaufa. Dzięki za pomoc. Nie ma za co. Wierz mi, zrobiłabym o wiele więcej, żeby pozbyć się Radowida. Powodzenia, Geralt. Przyda ci się. Wiedźmin Geralt, czego chcesz? Audiencji. Mam nowe informacje o Filipie Eilhart. Oddaj broń. I za mną. Wasza wysokość, wiedźmin w sprawie Filipy Eilhart. Obyś tym razem miał coś lepszego niż magiczne kryształki. Wiem, gdzie ona jest. Być może. A być może chcesz mnie oszukać, jak inni. Jestem profesjonalistą. Dbam o swoją reputację. Nie przychodziłbym do ciebie z pustymi rękoma. Pierścień mojego ojca. Filipa stemplowała nim swoje dekrety i rozsyłała po Redanii jako słowo króla. Gdzie ona jest? Pod twoim nosem, królu. W Nowigradzie. W domu na moście prowadzącym na Wyspę Świątynną. To czemu jej do mnie nie przyprowadziłeś? Żeby kogoś przyprowadzić, trzeba go najpierw złapać. A ja tylko ją wytropiłem. I wykradłem jej pierścień na dowód. Bałeś się? Nie. Po prostu wiem, że chciałbyś ją dopaść sam. Własnoręcznie. Pójdziesz tam ze mną. Hubrecht! Zwołaj ludzi! Ilu? Wszystkich. No i? Gdzie ta Filippa? Tak jak mówiłem, w domu na moście, bliżej drugiego końca.
Postawcie barykadę, żeby nikt nam tu nie wlazł. Nie chcemy niewinnych ofiar. Ani świadków. Damian, Jołkę, Egbert, Frek, Kasper. Zostaniecie tutaj. Macie pilnować tyłów. I zabić Wiedźmina. Tak nagradzasz tych, którzy ci służą? Tak karzę tych, którzy mnie irytują. Za dużo wiesz. Za często wchodzisz mi w drogę. Drażni mnie twoja arogancja. Zabijałem za mniej. Zamo! Twoje ostatnie słowo? Kurwa! Odbić Wiedźmina, potem na Radowida. Trzymaj się! Idziemy! Spróbuj się go otoczyć! Nie lubisz srebra, co? W porządku? Dzięki za pomoc. Plan poszedł się jebać. Trudno, będziemy improwizować. Za mną, Geralt. Trzeba dopaść Radowida, zanim przyjdą posiłki. Otwierać! Rozkazuję otworzyć drzwi! Wystarczyło poprosić. No, to wyrównaliśmy rachunek. A to tak od serca. Wybaczcie. Nie mogłam sobie odmówić tej przyjemności. Jak ona... Skąd? Skąd, kurwa? Podsłuchiwała nas. Wtedy w magazynie. Co? I nie pomyślałeś, że warto nam o tym powiedzieć? Chłopcy, na dyskusję czas będzie później. Radowid nie żyje. Mniejsza z tym, z czyjej ręki misja wykonana. A teraz spieprzajmy, bo za minutę będzie tu gęsto od Redańczyków. Chodźmy.
No i co? I co? Udało się? Udało. Chociaż nie wszystko poszło wedle planu. Ale o tym potem. Wpierw muszę się napić i wznieść toast. Za północ! Za Temerię! Za Temerię! Za Temerię, kurwa! Za Temerię. To co teraz, Roż? Partyzantka przeciw czarnym? Nie. Wojna się właśnie skończyła. Słucham? Chyba o czymś nie wiem. Zgadza się. Widzisz, jutro w południe dowódca Armii Środek podpisze w imieniu Emhera zawieszenie broni, którego treść ustaliliśmy z Dijkstrą. Czyli wtedy, Velen, kiedy wpadłeś w ręce troli. Wracałem z ostatnich negocjacji, zgadza się. Emhyr zatrzyma Edirn i Lyrię. Ale w zamian za zaprzestanie partyzantki i głowę Radowida wycofa się z Temerii. Która zostanie lennikiem cesarstwa. Ale z niezależną polityką wewnętrzną, sądownictwem, administracją, wojskiem. Gdybym był poetą, powiedziałbym, że srebrne lilie zakwitną w promieniach wielkiego słońca. Ale nie jestem, więc powiem tyle, Geralt. Inaczej się kurwa nie dało. Nie powiedzieliście mi całej prawdy. No, trochę racja. Wiemy, że nie lubisz politycznych gierek, no to położyliśmy akcent na czarodziejów i tak dalej. Jeśli to, co się ma stać, stać się musi, niechby przynajmniej stało się niezwłocznie. Gdyby ten straszny cios mógł być sam w sobie wszystkim i końcem wszystkiego. Że co? Macbeth. Akt pierwszy, scena siódma. Zawsze chciałem to zagrać, ale obsadzali mnie w roli halabardnika. Geralt, zapomnij, co ci powiedział Talar. To nieaktualne. Nie będzie żadnego paktu z Nilfgaardem. Redania będzie walczyć pod moim światłym przewodnictwem. Aż wygra. A kiedy wygra, połączy całą północ. Łącznie z Temerią. Jak to? Nie tak się umawialiśmy. Zgadza się. Umawialiśmy się, że za cenę jednego królestwa oddamy Emhyrowi całą resztę. Ale to nie był dobry interes. Więc nie ubijemy targu. Ty dwulicowy sukinsyno. Nie pozwolę na to. Akurat ty, Roż, powinieneś zrozumieć, że nie mam innego wyjścia. Niby dlaczego mam cię zrozumieć? Bo też jesteś patriotą. Geralt, ciebie to nie dotyczy. Możesz odejść. I szerokiej drogi życzę. Nie pozwolę ci zabić Dijkstra. Trudno. W takim razie zginiesz razem z nimi. Zabić ich! Kurwa! Kończę w koło! Nie! Zostawcie o mnie! Możesz, kurwa, ja pierdolę. Blisko było. Naprawdę blisko. To jeszcze nie koniec. Dijkstra pewnie kazał swoim ludziom zamordować posła, który ma jutro jechać do Nilfgaardczyków. Trzeba temu zapobiec. Wybaczcie, ale to już beze mnie, bo... Żygasz polityką. Rozumiem. Wpadnij do Wyzimy, jak już będzie po wszystkim.
Podejmiemy cię z honorami. Ten w nim skutek.
Umrzesz!
Rusz się! Ej, ty! Nie znam cię! Czego chcesz? Szukam Olgierda von Everec. A, w środku jest! Szukam Olgierda von Everec. Nie ma tu takiego. Powiedziano mi, że znajdę tu Olgierda von Everec. Ktoś cię oszukał, bracie. To może teraz dla odmiany ty mi pomożesz, bracie. Coś mi się wydaje, że chyba mieliśmy inne matki. Dobra, Angus, odpuść mu już. To ja jestem Olgierd. Mów, co cię sprowadza. Nie, nie, to ja jestem Olgierd. Ty? W życiu, to ja jestem Olgierd. Wesoło tu u was i chętnie bym się jeszcze pośmiał, ale czas mnie nagli. Oho, robi się poważnie. Chodzi o bestię z kanałów. Podobno Olgierd von Everec wystawił na nią zlecenie. A, znaczy, że pewnie jesteś wiedźminem. To wiele wyjaśnia. Ta? A co na przykład? Podobno wypruwają was z emocji. I to by się zgadzało, bo jesteś sztywny, jakbyś kij połknął. No dobra, mości wiedźminie, koniec żartów. I tak wiele zniosłeś, jestem pod wrażeniem. Chodź, zaprowadzę cię do Olgierda. Jak cię zwą? Geralt z Rivi. Dam ci radę, Geralcie z Rivi. Jak już staniesz przed Olgierdem, mów tak, żeby go zaciekawić. Ja mam go zaciekawiać? To on szuka kogoś, kto zabije bestię. Kogoś, niekoniecznie ciebie. Więc jeśli chcesz tę robotę, musisz go zaciekawić. A Olgierd bardzo szybko się nudzi. Atamanie, masz gościa. Wiesz, jakie rzeźby sprzedają się najlepiej? Posągi bożków, popiersia królów i akty. I proszę, co my tu mamy? Gołą babę. A ty co o niej myślisz? Nie.
Nie znam się na rzeźbach. Niewiele tracisz. Sztuka jest teraz coraz bardziej płytka i nijaka. Za 100 lat ludzie będą umieszczali akty na plakatach reklamowych i sprzedawali za ich pomocą na przykład cegły. Wspomnisz moje słowa. Ech, lubiłem kiedyś Votticellego. Jak nikt inny potrafił tchnąć życie w kawałek zimnego kamienia. Ale kiedy teraz na to patrzę, widzę tylko głaz o idealnych proporcjach, bez skazy, idealny do bólu. Równie martwy i nudny, jak przydrożny kamyk. Od razu lepiej, a przynajmniej ciekawiej. Dobrze, a teraz porozmawiajmy o konkretach. Zejdźmy do mojej kompanii, przekąsimy coś. Ataman Olgierd! Vivat! Niech żyje! Vivat! Niech żyje! Vivat! Vivat! Niech żyje! Zejdź i napij się z nami. No, to teraz nie mamy już wyjścia. Przynieś nam wina i coś do jedzenia. Jest jakaś okazja, czy świętujecie bez powodu? Zawsze jest jakaś okazja. Dziś mamy chrzcin. Czyje? Nowej szabelki Imć Bohatyrowicza. Mam już dla niej imię. Będzie się zwała Tradycja. Powiesz mi coś więcej o tej bestii z kanałów? Nie mam pojęcia, co to takiego, ale wiem, że zabija ludzi. Nie przejąłbym się tym zanadto, gdyby niedawno ofiarą nie padła moja kucharka. Nikt tak nie przyrządzał dziczyzny jak ona. I po tę dziczyznę wysłało się do kanału? Nie. Pojechała na jakiś festyn, a przy okazji miała odwiedzić kuzynkę. Ta jej nagadała, że w oksenfurckich kanałach mieszka królewicz zaklęty w ropuchę. A wiadomo, jak to baby. Każda by chciała księcia, choćby miała za nim brodzić po kolana w gównie. Weska też chciała, więc poszła, ale już nie wróciła. Ponoć nie ona pierwsza zresztą. Hej, zostawcie ją. To tak się traktuje córkę dziedzica? Wybacz, o czym to mówiliśmy? A tak, o zleceniu. No więc jak? Zajmiesz się tym? Została jeszcze jedna formalność. Zapłata. Nie myśl o tym. Jak wrócisz z łbem potwora, będziesz mógł sobie stąd wziąć, co ci się spodoba. Bardzo szczodrze, ale jednak wolałbym się umówić na jakąś konkretną sumę. Niech ci będzie. Ile chcesz? 300? 400 koron? 450. Umowa stoi. A stąd i tak będziesz mógł sobie zabrać jakiś suwenir. Pozbędę się bestii. Zobaczymy. Jeśli zjawisz się tu z jej łbem, nagroda cię nie minie. Hej ty, kocioczka! Wołają mnie Geralt. A ja cię będę wołała kocioczka. Co, zabronisz mi? Przejdź do rzeczy. Mam dla ciebie intratną ofertę, kocioczka. Ktoś zabił mojego przyjaciela, nazywał się Cliverd. Chcę, żebyś ustalił, kto za tym stoi i uciął mu łeb. Jestem wiedźminem. Nie przyjmuję zleceń na ludzi.
Ale mimo to czasem ich zabijasz, co? Jak sobie zasłużą? Nie myślisz, że morderca mojego przyjaciela sobie zasłużył, he? Przynajmniej mnie wysłuchaj. Cleavert sprzedawał fistech. Nic wielkiego, lokalny handel. Parę dni temu pojechał po towar do łukowca. I nie wrócił. Byłaś tam? Widziałaś jego trupa na własne oczy? Nie. Cleavert był sukinsynem, ale słownym. Jeśli nie stawił się na spotkanie ze mną, to znaczy, że jest martwy. Znajdź drania, który za tym stał. Znajdź i zabij. Dobrze zapłacę. Przemyślę to sobie. Cleavert miał bliznę na czole, podobną do twojej. Rozpoznasz po niej ciało. Powiedziałem, że to sobie przemyślę. Wiesz co, kocie oczka? Starczy, że raz spojrzę na faceta i wiem, z jakiej jest gliny. Zrobisz, o co proszę. Mogę się założyć. Znajdziesz mnie w Oxenfurcie, w alchemii, karczmie przy rynku. Lubisz sobie popić, co? Dupę jeża. Zacne nosisz kosiory. Ej, Wiedźminie! Jedzą, piją, lulki palą, tańce, chulanka spało.